bo się czuję samotnie. Dzień dobry wszystkim, Mateusz z tej strony, witam w kolejnym odcinku, w którym stworzymy banger. Słuchajcie, zanim przejdziemy do formalności, łapek i tak dalej, powiem, że naprawdę dużo nowości dzisiaj, bo będzie wokal o wiele bardziej fajniejszy. Mam przygotowany tekst, na którym siedziałem około chyba ze 3 godziny, także naprawdę. Tak więc będzie kozak i w ogóle, jak pewnie widzicie, mam tutaj dwa mikrofony, a to dlatego, żeby była jeszcze większa niespodzianka, ponieważ teraz mówię do was z tego mikrofonu, a będę śpiewał do tego. Kto jest nowy na kanale, jeszcze nie subskrybuje, to zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ nie ukrywam, że to jest ogromna przyjemność, jeśli ktoś kliknie, zachęcam. I powiedz że jak będzie jakieś 7000 łapek w górę, to nagrywam, kolejny odcinek. Także co, możemy zaczynać, dzisiaj będzie trochę śmieszny odcinek, także możesz się teraz zrelaksować i w ogóle usiąść wygodnie, bo będzie ciekawie. Więc na początku oczywiście musimy znaleźć beat. Beat, czyli podkład, niestety jest bardzo popularny, bo już jeden raper nagrał tym beatem utwór, po prostu wyprzedził mnie, ale beat jest na tyle dobry, że po prostu pomyślałem, że też go muszę mieć. Beat brzmi tak, posłuchajcie sami. Więc mamy pierwszą rzecz, teraz oczywiście trzeba dodać mikrofon. I mikrofon będzie ten, którego teraz jeszcze nie słyszycie. Nie będziecie wiedzieli, jak to brzmi, także to będzie trochę lepsza niespodzianka. I oczywiście zaczynamy od pierwszych wtyczek, którą będzie od razu autotune. I zaplanowałem sobie tak, że na refren ustawię sobie autotuna na maksa, a potem po prostu go trochę zmniejszę, żeby ten dźwięk już nie był taki plastikowy. Także tutaj jest autotune na maksa, bardzo plastikowy. I nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim odcinku tych wtyczek było ogromnie dużo. Teraz pobrałem, inaczej, kupiłem, oczywiście kupiłem, wiadomo, Nektar 3. Wtyczkę, która jest naprawdę, mogę śmiało powiedzieć, że jest po prostu niezastąpiona. Zresztą zobaczcie, jak ona wygląda. I poprzedni odcinek nawet nie ma podjazdu do tego, bo naprawdę ten głos tutaj będzie o wiele lepiej się rozchodził, także no. Łapka w górę jest, i subskrypcja też, Łapka w górę jest. Wtyczkę mamy już mniej więcej ustawioną, w tym momencie tylko podbiję troszeczkę wyższe wartości i dodamy jeszcze drugiego autotuna, który jest oczywiście w tej samej tonacji. Ja też większej części nie będę wam pokazywał, bo proces takiego odcinka to jest jakieś 3 godziny, także no, mamy przed sobą kawę, a wy, nie wiem, mam nadzieję, że sporo czasu. Wszystko mniej więcej mamy, także teraz oczywiście trzeba coś zaśpiewać i zaczynamy od razu od refreniku. Jeszcze raz, bo nieczysto. Zarabiam dziś wszędzie, w każdym momencie, kasa leci na konto, gdy jestem w łazience. Wszędzie, w każdym. Dobra, refrenik mamy, oczywiście całość, skończoną piosenkę pokażę wam na koniec filmu, tak jak zawsze. Przypominam oczywiście, łapka w górę. Pierwsza zwrotka będzie już z innymi efektami, żeby po prostu to wszystko było po prostu. No wiecie, ciągłe zmiany to fajne zmiany. Lej, bardzo, dara, błędy, wyżej, ciebie. Błędy to porażki, początek, jestem wyżej od ciebie. Także daj mi tą lotnię, każdy tu nie wychyla, bo się czuję swobodnie. Zacznij prędzej coś robić, niech to się w dupę kopnie. Pierwsza zwrotka już jest, tylko że ona jest dosyć sucha, więc trzeba teraz na mocnym autotunie dograć taki po prostu drugi głos. Drugi głos, czyli jakieś u, o, e. To raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ona na mnie patrzy, na mnie, Dodałem jeszcze jedną wtyczkę, która zobaczcie, jak brzmi śmiesznie. Dosyć śmiesznie, ale jak na drugi głos myślę, że będzie ok. Także daj mi tą lotnię, każdy tu nie wychyla, bo się czuję swobodnie. Zacznij prędzej coś robić. W każdym momencie. Dobra, refren dosyć fajnie brzmi, ale oczywiście na koniec zrobimy taką panoramę, czyli jakieś, czyli na przykład tonację niżej będę śpiewał i to wszystko jakoś fajnie się współgra, bo póki co brzmi to dosyć sucho. Teraz dogrywamy kolejny refren. Gwiazdy, ja nie kibicuję bardzo. Zarabiam dziś. Proszą, na rękach nie noszą, to mój najlepszy momencie. Tutaj z przebitki, czyli z drugiego głosu, powstał mi taki interwał jak kwarta. Jak ktoś chodzi do szkoły muzycznej, pewnie wie, o co chodzi. Czyli zobaczcie, jak to brzmi. Na rękach mnie noszą. Także czegoś takiego będę tutaj robił więcej, bo widzę też, że fajnie się tutaj to robi. Na mnie, na mnie, teraz zaczynamy od razu z drugą zwrotką. Nie. iPhone 7, jak się psuje, no to kupuję drugi. To wszystko za moje, nie popada mi w długi. Kiedyś autorytetem były ładne modelki, dzisiaj zarabiam więcej niż one razem w dzień. Popijam tutaj kawę i normalnie brakuje mi oddechu, bo coraz szybciej mi serducho wali. Mega kręci i nienawidzę słuchać, gdzie ktoś jest tutaj lepszy. Schematy są te same, po co zmieniać, jak są dobre? Każdy pyta, jak to robię, że trzepię taką forsę. Zarabiam dziś wszędzie. Trzeciej zwrotki tutaj nie ma, więc muszę jakoś sobie chyba, nie wiem, dograć. Od stu leci do mnie gada, że mordo to nie ty. Po bukiecik lepiej leć, bo ja nie jestem bezbronny. I teraz słuchajcie, drugą część trzeciej zwrotki nagram na takim mocnym autotunie, mniej więcej tak jak refren, żeby to wszystko było po prostu takie wow. Ma ty mnie dogonisz, choćbym nazwał cię kasztanem. Hej! Na sam koniec tekstu, bo jeszcze nie jest to koniec miksu, nie jest to koniec piosenki, dogramy ten sam refren, tylko że na dwa głosy, a drugi głos będzie taki, że będzie on bardzo niski. Ten głos będzie tak niski, że jak ktoś porywa dla okupu dzieci, to właśnie
właśnie ma taki głos. Czyli wystarczy, że wejdziemy tutaj i tutaj napiszemy sobie minus 12 i powinien być już taki efekt. Mamy ten niski głos, skopiujmy go i dajmy sobie tutaj, żeby on był mniej więcej taki sam. Ten troszeczkę ściszymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Lepszy rok, ja nie jestem w błędzie. Nie, nie. Wszędzie, w każdym momencie kasa leci na konto, gdy jestem w łazience. O auto. Nie, jednak dajmy to normalnym głosem, bez żadnego wydziwiania. Nie, nie. Wszędzie. Nie, robię to raz, dwa, trzy. A i tu jest cisza, zapomniałem to przecież nagrać. To jest takie męczące, akurat ten jakiś dźwięk mi tak nie odpowiada, że zawsze on wychodzi z fałszem. Robię to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Takim oto sposobem, w ogóle szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie trwało o wiele dłużej. Mamy, słuchajcie, cały utwór. Wiadomo, że te moje utwory nigdy nie będą takie same jak w prawdziwym studiu, z tego względu, że to nie jest prawdziwe studio. Także co, zostawcie teraz łapkę w górę. Mam nadzieję, że subskrypcję już dawno zostawiliście i w tym momencie, no, zapraszam was do odsłuchu całego utworu. Możecie oczywiście napisać w komentarzu w skali od 1 do 20, jak wam się podoba ten utwór. Także co, zapraszam do oglądania, do słuchania. Także co, no dziękuję bardzo za dotrzymanie mi uwagi do końca. Jeśli wytrzymałeś lub wytrzymałeś do końca, to naprawdę bardzo ci gratuluję. No i co, mam nadzieję, że ogólnie już wrócę do jakiejś takiej większej regularności, bo te filmy nagrywam się naprawdę bardzo fajnie, tylko że nie mam pomysłów. Takie filmy szczególnie mi się fajnie ogląda, także to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się i siema!